data już, po tym jak spaczowali grę. A przynajmniej udało mi się ją odpalić. Nie grałem za długo, ale gierka się odpala z modami. Szczególnie z tym starym światem, który skupia się na starym regionie z Warhammera 1. To jest najważniejsze, tylko zastanawiam się, kim zagrać. By jak najwięcej się nacieszyć tą mapką. Prawdopodobnie najlepiej było Imperium albo Krasnoludkami, ale już się tyle nimi nagrałem, że mam przesyt lekki. Więc może Wampirkami? Dla odmiany. Te same bonusy mają. Dobra, ustawienia kampanii trzeba ogarnąć. Gdzie to było? Tutaj. Legendarny Very Hard Kit. Zacznij. Wrzuciłem też moc z dodatkowymi legendarnymi lordami, więc to Imperium powinno trochę dłużej wytrzymać. Być jakimś tam większym wyzwaniem niż normalnie. Kurczę, gdzie my zaczynamy? Nie poznaję tej okolicy. Śmieszne jest to, że z tym modem na stary świat, ten drugi mod z miasteczkami, który zmienia ich wygląd dynamicznie, wczytuje się 3 sekundy, ale na normalnej mapce 2 minuty. Kurczę, w Albionie zaczęliśmy. Wybrzeże Albionu. Myślałem, że przy Imperium będę. A to pewnie Vlad by tam zaczął. No kurczę, Zicz. Co ja tu mam? Manfreda? Melechirosa? I małe miasteczko. Bardzo dawno nie grałem tymi wampirami. Ale wiem, że trzeba zainwestować w szkielety darmowe. I w zombiaczki oczywiście. Pamiętam, że kiedyś były darmowe, nie wiem czy dalej tak jest. Mala Defense. Tam bonuski. Że to w innej zakładce. Nie, to są jakieś tam bestie. Tutaj hajsy i wzrost. Mniejszy upkeep. No dobra, na razie niech będzie to. Mam jakieś free jednostki? Są. Biorę wszystko. Dalej jesteśmy na plusie. Książki Nagasha 08.
ostatnio trochę multiplayer grałem w tego Warhammera i muszę powiedzieć, że gdyby komputer chociaż w połowie grał tak dobrze jak graczo na tym multi, ta gra by była ciekawsza. Ale nie wiem, czy bym jakąkolwiek kampanię wygrał. Tak ciężko jest to się ugrać? Dobra, zombiaki naprzód. Chcemy, żeby tankowało. Jakaś skałka tu jest i się blokują. Chyba jeszcze nie ma żadnych spelów na pierwszym levelku, może jakiś pojedynczy. No i git. Screamery. Zmutowane płaszczki mają. No, strzelają już do mnie. Ale powolne te moje jednostki, masakra. Dobra, cofnijcie się, bo jeszcze się rozpadniecie. Co ty śpisz? No to wygląda. To jest najgorsze w multi, jak się zapomni o jakiejś jednostce i stoi przez pół bitwy. Potem patrzę na replay i dosłownie wiadomo, czemu przegrałeś. Cicha ta gierka. Klaus Wiktor, może być.
Trochę expa, 2% albo hives. Mogą być szrekla. Odblokowało się coś nowego? Nope. No, oblężeń to mi się za bardzo nie chce robić. Kliknę automat. Przejmij. Mamy pierwszą prowincję, progres. Ale jakiś specjalny budynek mam. 2% do wpływów. Plus 5 do magii. Może być. Też coś mamy. Po prostu wpływy i kontrola. Też pasuje. Ile oni mają tych prowincji? Jeszcze 3. To taki zwykły gołąb jest. Ale pomieszane te rasy. Te starty ciekawe. Chcemy takiego maga z tego Manfreda zrobić bardziej niż jakiegoś killera lub generała. Czyż tak pewnie starczy punktów na wszystko później. Plus 5 do wpływów. Wzrost plus 20, tańsze budynki. Może być. Koniec. Z kim mamy wojnę? Tylko z nimi. Okej. W sumie jednostek zapomniałem wyrekrutować. Mam sobie więcej zombiaczków narobić. Szybki podbój. Zadowolenie minus 1. O, tutaj gule można robić. Zawsze lepszy niż zombiaczki. Jeszcze te korps karty. Nie mam żadnych nekromantów, więc jeden mógłby wpaść. No i mamy pełny stack. Śmieszny elfik. A tutaj Chińczyki. Jesteśmy w lewym górnym rogu mapy. Czy to jest Grimgor? To by było śmieszne, jakby to było. No. Dodatkowa rezerwa magii, raczej regę na to drugie. Wskrzeszę martwych ziomeczków i leczę git. Biorę. Może te nietoperki wywalę, bo są i tak do niczego. Tylko na sam początek się nadają.
Technologia poszła do przodu. Tańsze zombiaki o 35%. Git. Bloodlines. Może z tego też jest jakiś bonus do zombiaczków? Niespecjalnie do guli. Grimgor jedną prowincję im zawinął. Tak tracę jednostki. Za mała korupcja. Same resztki mają, biedaki. Dwa zombiaki na dwa gule zamienia. Trzeba upgrade'ować armię. O, nie zabrał tego. Chilluję sobie. Co za budynek? Sam wzrost plus 20. Odblokowuje nekromanta na wyższym poziomie. Teraz musimy na dół iść, jeżeli chcemy mieć resztę budynków. Znaczy resztę prowincji, nie budynków. Zastanawiałem się, czy jakiś replay nie porzucać na YouTube z tego multiplayera, bo na stream to się nie nadaje. Co druga gierka tak loguje, że się nie da grać praktycznie. Plus są problemy z wyszukiwaniem. Myślałem bardziej o takiej analizie samych gier. Kilka replayów ogarnął. Nie wydaje się to takim złym pomysłem. Też może to trochę zająć, zanim kilka ciekawych gierek się zbierze, bo większość to jest kompletny stomp. Ruchu mi brakuje. No rzeczywiście Grimgora tu wpakowali, co za świr. Szanuję. Kurczę, nie wiem, czy ja go naklepę. Gdzie on w ogóle jest? Olgi widmo. Niby jest mocniejszy od nas. Ponad Niang w zasięgu. Cringe. Może sam zaatakuje. Git. 100% porażka. To się okaże. Nie ufam temu automatowi.
Tą katapultę na 100% trzeba będzie zdjąć. To wy się tym zajmiecie. Kurczę, znowu jakiś kamyk mnie blokuje. O, dalej nie naprawili tego, że komputer się rozstawia w jakiś głupi sposób. Wiem, że już to fiksnęli, ale nie. O, lepiej dla nas. Specjalnie widzę tą katapultę. Okej, i tu jest. No jeszcze owczem. Zero reakcji. Czyżby ten paszt kompletnie to AI popsuł? Przypał. No gdzie wy jedziecie, pijani? Uciekajcie stąd. Was zabiją. Lord of Death. A, strzałeczkę trzeba kliknąć, okej. O, jestem Gringor tutaj, dawajcie go. No to chyba drugi lord. Nie wiem, czy oni sobie z nim poradzą, ale mogą próbować. Znaczy tak średnio im idzie z tym Grimgorem, baty dostają. Nie mogę się do tych łuczników przebić. O, czy chłop zarafikoła zrobi. I się rozsypał gamoń. Chyba rzeczywiście się tego nie wygra, przynajmniej w
ten sposób, jak ja to gram, lol. No i znowu zapomniałem o tych menelach i jeszcze do nich strzelają, lol. Nie ma manki na spala. To ewidentnie luz. Trzeba się wycofać, może zaatakuje bez garnizonu. Nie wiem, czy wtedy wygramy, może. Na pewno większe szanse niż jakbym to miał grać. Teraz żałuję, że tego Vlada nie wziąłem. My sobie chillowali w Imperium, a tak to muszę z Grimgorem się bić. Że muszę, no sam to zacząłem. Ten support to same goblinki praktycznie. Okej, zaatakował solo. Jak ma tą kawalerię w teamie? Tak do urczków. Jakoś inaczej to trzeba zrobić. Biaczki mogą iść tędy. Może tędy. Lepsze jednostki za nimi. Okej, rozstawiłem każdego. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, z tego flankowania całego. Znowu się tak głupio rozstawił ten komputerek. O, na pewno chcę, żeby te góle atakowały tych Black Urków, bo przebijają pancerz.
tą Gringor na niego wbił. Chłopy też mnie próbują flankować czy coś. Uciekajcie stąd. Dobra, uciekaj od tego Grimgora, bo cię dojedzie. Nie masz szans z tego co widzę niestety. Run, Forest. Okej, zawinął się. Są tutaj goblinki? O, tak średnio. No, że tak mało many mam. O, koleś fikołka zrobił sam z siebie. Wylogował się z życia. Przez tych czarnych urków też się nie możemy coś przebić. Chyba nawet solo nie mamy szans za bardzo. Tu się sypią. Kurczę, zombiaki 2 na 10 na razie. No to mnie nie dziwi, że zombiaki nie mogą Black Urków ubić. Ogólnie shit. Wózek mi klepią. No nie widzę tego, chyba po prostu przyspieszę i go next. Bo nie wiem co to by się miało wydarzyć, żebyśmy wygrali. Grimgor opa. Wszyscy się rozpadają. Unlucky. To mi poszło lepiej niż na automacie. 200 kili, 100 kili, o kurczę. 150. No ta, zombiaki za dużo nie zrobiły.
Kiepski start. Czyli mam 10k golda. O mój Boże, spamuje mnie narrator, fuck off. Jakiegoś randoma wrzucę do obrony. Może być Monka. No tutaj jakiegoś chłopka, żeby te góle wyrekrutował. Ile on się regeneruje? 4 tury. Długo. Nigdy nie lubiłem grać tymi wampirami, bo nie mają odległościowych jednostek. Czy za bardzo to nie zmieniło w sumie? Nie ma krzcizować jakiś walk. Przeciwnik ma przewagę. O, w tym miasteczku nawet murów nie ma. Okej, okay, to niepotrzebnie to ręcznie wziąłem i tak nie ma szans na wina. Nie ma co tego grać za bardzo. To on zasuwa ten Monkeman. Wariacik. No chociaż tą katapultę im rozwala. Na razie nie mogą robić takich zaawansowanych jednostek, to będzie z głowy. Trzeba to przyspieszyć. Tak jak mówię, nie ma szans żadnych na winko. Ale przynajmniej tą katapultę jedną zdjąłem, zawsze coś. Kurczę, ten jak się trzyma. Ale zaraz się rozpadnie tak czy siak. No i nara. Była próba.
Peter oklep dostał. No ale jeszcze nie przegraliśmy, mamy to większe miasteczko, gdzie można się bronić. Szkoda, że tego Manfreda nie ma. Jest 4 tury. Nie ma się z respi, to już może być po gierce. Nie może tu podejść w tej turze. Jeszcze 3. Koniec hajsu. 13-8. Wątpię, żeby chciał pokój mi dać, lol. Nope. Ja pomyślał, że będziemy z arczkami walczyć. Takiego matchupu to nie przewidziałem. Jeszcze takiego klepu na dodatek. Nie widać chłopa, chyba że na krawędzi stoi. Tańsze szkieletki, ok. Tańsza rekrutacja, tu jest upkeep. Ruszył się. Ja, że w dwójkę go naklepią. Znowu ma pełny stack. Może być szybki koniec tej kampanii. Wystrzyka hajsu. O, przyda się pieniążek. Ten dalej śpi. Stiltowany Grimgorek. No nie wiem, czy ta armia nietoperzy to coś działa. Close defeat. On już ma 10 level w TF. Peter. Dosłownie cheater. Ale jakiego jednostki ogarnę, to sam Gringory zostanie.
Chyba to wzgórze przykampimy. Oni po 2 minutach będą. Cofnijcie się. Dłużej im to zajmie. Granie na czas. A teraz ten komp to nie wiem co robi. No ale git, zrespili się. Bo muszę ja do nich iść. No i z dwóch stron im wpadniemy. Nie jest to chyba taki zły pomysł. Dobra, pieseły by nie tędy. Albo dobra, to są łucznicy, to możecie ich trochę tam pogryźć. Lepiej nie przesadzać. No tutaj ten Grimfang jest. Byłoby spoko jakby go naklepali, ale wątpię, żeby im się udało. No, przegrywają z nim te pieseły, lol. A wygląda to, powiedzmy, optymistycznie, ha? Mamy na pierwszy rzut oka. Gdzie są jeszcze ci łucznicy tutaj?
Dobra, stanę tutaj, żeby mieć wszystkich w zasięgu. Molestują tych goblinków, archerów. Dobra, jeden stack wystarczy, drugi może tu wracać. Gdzie wy uciekacie? Bić ich. Ale grind. Masakra. Dobra, czy jeszcze jakieś goblinki zostały? Chyba nie. Już wszystkie się wywaliły. Może tych urków na świniach zabijcie. Tutaj się zaraz wszyscy rozsypią. Jeden wielki burdel. Nie wiem, czy tego nekrusa powinienem do walki dawać. Się okaże. Dobra, teraz ich. Stań może tu. Oni już chyba poradzą sobie. Z kilkoma menelami. Siemanka skończyła. Dobra, mogę was na ten front przerzucić. Jeszcze te świnki żyją. Masakra. No, Grimgor w niego wjechał. Zabijaj się, bo cię zabije w sekundę. Troszkę nie te levela. Bądźmy szczerzy. Dobra, też chodź tutaj. Bo się ludziki rozsypują.
Jak wygramy, to armią, że tak powiem. O, chłopy się zbierają, git. A nie, ganiajcie ich, dobra. Niech wyjdą z mapy. Ale sprawa do tych dwóch lordów została. Okej, uciekaj, nie bij się z nim. Kurczę, ciebie chciałem zaznaczyć. Albo może bijcie go? Może dacie radę? To może wracać. Totalna wojna, wojny młot 3. No, zgadza się. Racja, jesteś przypał. Ale siema, siema. No, to też mamy z głowy. Padają powoli chłopy. Moi też. Wracajcie. Jednak nietoperki się przydały, kozaki. To nie wiem, co z tym Gringarem będzie. Chłop nie chce umrzeć. To już ucieka. Okej, nie zapomniałem o żadnej jednostce chyba. Jeden nietoperek sobie śpi. O, WTF. Co to za bullshit? Skąd te czarne uruki się wzięły? Cringe. No chyba szanse na wygraną przepadły. Ej, a co wy tu robicie? Huch. Susy. To jednak zapomniałem o kilku jednostkach, ha? Okej, oni już zrobieni. Kurczę, tak blisko wina, a tak daleko. I się chłopki rozpadły.
Okej, okay, ci leżą. A reszta le też leży u mnie, przypał. Dead. Było blisko, ale jednak niewystarczająco. 500 kili zrobili, o kurczę. 400. Ale bullshit. A zombiaki 10. No cóż, unlucky. Chłopie jeszcze ripie. Kurczę. Kusił mnie, żeby zaatakować drugi raz. A że nikogo z tego nie mogę ogarnąć, bo hajsu nie mam. On się ruszyć nie może. To nie dobrze. Chowa jednostek mu się zregeneruje. A, fuck, następny stack wyszedł znikąd. No to pograno. Pełnego stacku nie wyczyszczę, nieważne co bym chciał zrobić. Early game snowball, Inara. Czemu sam go atakujesz? Manfred, ty pajacu. Przecież jednostki mu oddaj. No to jest ostatnia próba. Jak się nie uda, to koniec tej kampanii. To będzie resecik kimś innym zrobić. Chłopy do lasu, niech idą.
Blackurków też trzeba zdjąć. Nie wiem jak, ale trzeba to zrobić. Dzisiaj już sypią Menela. Tam przegrywa z tym ich bohaterkiem jeden na jednego. Dobra, dostał heala, to jeszcze chwilę powinien posiedzieć. Nie wygląda to optymistycznie. Rzucę te zombiaki na Grimgora, żeby go trzymały w miejscu. Zdążę. Dostał heala, uciekaj. Nie tą jednostkę zaznaczyłem, papego. Ale burdel, te black orki to nic nie schodzą. Jeszcze Grimgor do niego dobił, bo ten go nie utrzymał, gamoń. Lipa. I się posypał zawodnik. Fuck off. Chyba nie potrzeba aż tylu jednostek. Oni w 10 tych Black Orków zrobić nie mogą, come on. Jeszcze złą jednostkę healnąłem, bo się portret przesunął, papaga. Niemożliwe, no. Za duży level już ma, żeby go zabić. Soluje mnie ten Grimgorak. Ja nie mam żadnych odległościowych jednostek, żeby jakiś cheese zrobić.
na 400 jednostek, miałem 1600 i przegrałem. No come on. Co za skam. Ziomki mi się już kończą. Dobra, daj te jednostki i spadaj. Patrzymy, co się stanie w teksturze. Jeśli tak, to już koniec. No. No jeszcze wag dostał. No i pograna. Przewaga w levelku, przewaga w jednostkach. Lipa. Nie mamy nawet muru. Dobra, poddaję się. Go next. Dwie minuty. Dwie minuty. Mamy 2 minuty na klepanie ich. Może się uda. To wiem. Mamy przewagę liczebną, to na pewno. Co to za jakieś eksplozje menelskie? Jeden śpi. Z te blakorki. Jeden życia nie traci. Ale bullshit. Czy za free dostał stack tych Black Orków? Dobra, pograna. RIP kampania. Nie wyszła. Pokonany przez Grimgora. Teraz już wiem, czemu wampirami dawno nie grałem, bo są niegrywalne bez tych odległościowych jednostek na wyższym poziomie. Gdzie one były? Czy zobaczę, gdzie on zaczyna?
On chyba w Imperium. Gdzieś na środku. Esza, no, no. W tym samym miejscu, co normalna kampania jest. Kurczę, też urki. Jakiś basik. No możemy jeszcze Bladen spróbować. Na pewno ma lepszą armię na start. Dwa razy wampir. Dobra, klikam automat, bo będzie szybciej. Chcę trochę nadrobić te tury. Szkieletki. Blokowuje wampirka. Może być. Nie to parki stracę, jak automat kliknę, to nie. Jednak się trochę do nich przekonałem, może nie są aż takie słabe. Tak czy siak giną. Level plus 1 nic nie zmienił. Co to za jednostka? Pierwszy raz ją widzę. Rydwan. Wywołuje terror. O, to też można z przodu wywalić. Chwycerzy też? Od kiedy? Ciekawostka. Wolf Riderów mają, jakichś łuczników też mają. No, ta babka jest przerobiona jako taki generic lord teraz. Support. W sensie. Co to robi? Odnawia żyćko. Ma atak minus 40, heksik. Tu są te archery kolejne. Nie wiem, gdzie ich kawaleria się zawinęła.
A, tu jest. Znalazłem. Dawajcie tego lorda na szybko wyjaśnijmy. Urka. Że tutaj już sobie dadzą radę te Blood Knighty. Goblinkami. O, Winek już. Szybko poszło. Straty 30, no i git. Muszę w multi tymi wampirami trochę pograć. Pamiętam, że w dwójce były całkiem dobre. Ciekawe, czy ich znerfili. Czy dalej są takie opa? Mogę sobie gulę odblokować co najwyżej tutaj. Albo garnizon. To jest do wywalenia na pewno. Co, mamy 3 sloty, raz, dwa. No i coś z tego, 3. Crypt horror. O, gierka się zwiesiła. W pierwszej turze. Jednak młody niestabilny. W jakimś tam stopniu. Mam ikonę od tego Warhammera. Okej, jest. Czy to taki permanentny crash, czy jednorazowy? Na szczęście mam autosave'a po walce, test. A teraz jest git. No to można kontynuować. Nic się nie stało takiego.
Że daje szkieletków Warriorów? Nie, tylko Spearmanów, git. To nie przerwie mi rekrutacji. Co tu jeszcze mamy? Ostatnia prowincja. Tu mają jedną, ale dwie. Kurczę, co te orczki mają? Pięć prowincji, a jedną na start? Skam jakiś. Zaraz wracam. Dobra, jestem. Na pewno mamy lepszy start niż ostatnio. Jest potencjał dla tej kampanii. Co to odblokowuje? A, potworki. Nietoperki i tak dalej. Cztery budynki mamy z tego. Jeden z tego. Już pięć. 6, 7. Nekromanta. Teoretycznie mogę to zrobić. Śmieszne te małpki nawet były. O, puste miasteczko. A, nie spojrzałem, że tego nietoperka trafię, tak to bym zagrał to ręcznie. Moja wina. Przepadł. Minus jeden nietoper. Już mamy ten budynek od guli tutaj. Teraz to zgarnąłem. Dodatkowy hałas.
I Sul, może być. To jest mi chyba niepotrzebne, bo co daje ta aura? Supportuje regenerację. To wolę te gule pospamować. Co tutaj ogry robią? Nie wiem, czy ta mapa ma jakiś sens. Zaczynam podejrzewać, że może nie. Nie widać tego drugiego miasteczka. Technologia poszła do przodu. Tańsze zombiaczki. To sprawia, że rekrutacja jest tańsza, ok. Chyba wolałbym to zrobić. Mniejsze utrzymanie szkieletków. Jednostki mi będą tutaj ginąć. Zadowolenie mam na minusie, minus 8. Co to jest, że on tak przejść nie może? Bagno jakieś. 40% zasadzki. Kambi tu jakiś urk. Nietoperki out. Wesołe in. Te same funkcje mają w sumie. Normalnie to Mutland by tutaj gdzieś był. Że teraz jest więcej tych prowincji. A nie, jest, dobra, tu jest Mutland. Może ma więcej miasteczek. Oznak, ta mapa podoba mi się. Może trzeba o Bretonią grać. Niby wygrywamy. Zobaczymy. Spróbuję ręcznie to ugrać. Sporo odległościowych jednostek mają, jak na złość.
Że tu do lasku ich wrzucę? O kurczę. Niezła spam wiadomość. Lmao. Bocik na czacie. O, dzięki temu, że on tego wylada, to wszyscy mają Vanguard. Mogę ich do przodu rzucać, zapomniałem o tym. A ten komputer głupio rozstawia te jednostki, no. Ciekawe, kiedy to ogarnią. Ogarną. Znając życie, troszkę to zajmie. O, widzę moich ludków tutaj. Może sobie odjadę trochę. Nie no, komputer kompletnie zgłupiał w tej gierce. Nie wiem, co oni przy tym patchowaniu popsuli, ale coś poszło nie tak. No to tylko na bohaterów działa, okej. Dobra, jak tutaj skończyliście, to do przodu. On też zmniejsza melee atak pajacom. Blaścik. Chyba Grimgor to miał. W tej poprzedniej kampanii. Już nie może tego rzucić, biedak. Blinki. Dobra, wszystkich tych odległościowych prawie ogarnęliśmy. Się szkieletorki rozsypują. Dawajcie w trzech tego pajaca. Zwykłe urki. Co te Blood Knighty robią? To sobie jeżdżę, okej. Okay.
Okej, wygonili ich. Użyjesz tego scrolla w końcu? Close ring. Mały zasięg to ma. Nie wiem, nie mogę tego rzucić. Fake scroll. Git, winek. Na automacie bym jedną jednostkę stracił, tutaj straciłem z 5. Dobry deal. Ale winek to winek, wymieni się na lepsze i tyle. Dalej mamy pełny stack. Orcsbane. Może być. Jakieś budynki, nic. O, widać tą główną prowincję. Kiedy on ma Flock of Doom dostępny? Nie wiem, czy to jemu pozmieniali tak w patchu oficjalnie, czy to z jakiegoś moda, ale nie instalowałem żadnych modów, które by chyba postacie zmieniały. Ciekawostka. Ciekawostka przyrodnicza. Która zrobiona git. O. Tylko Lorda mają, żadnych jednostek. Mamy win, a nikogo nie tracę, ok. No on zdecydowanie ma łatwiejszy start niż ten Manfred. Z 10 razy. Hajsik kontrola. Nie ma żadnych specjalnych budynków, to może być. No, jakiś szkielecik. No chyba teraz te wampirki mniejsze podbijemy. Albo tych ogrów zdejmiemy. Jedna prowincja, to też nie ma problemu. Chyba, że jakiś mega garnizon mają. For me.
Wzrost 20 plus. A, mogę tutaj coś odblokować. Dobra, trzeba te bonusy popatrzeć. Bonus do guli. I do zasadzek. Bonus do magii i researchu. No, patrząc na to, że mam trzech magów, to chyba dam magię bonus. Plusik. Kłaścik. No, chyba jednak muszę im naklepać, bo mi się pchają. Magiczny mieczyk, co on daje? Dodatkowy hajs, dodatkowa korupcja. Magiczne ataki. Blood Drinker, odnawia moje HP. Brzmi git. Nie mogę go ktapnąć z jakiegoś powodu. O, teraz mogę. Ten sam kłaścik co w Warhammerze 1. Bez żadnych zmian chyba. No i git. Ciekawe, do kogo on mówi, jak to same zdechlaki. Zgaduję, że do tych wampirków. No to dużo ich nie ma, ale pewnie się zaraz zrespią następni. Ale kręcą tą baterią. Uff, kazak animacji. Ciągnął chłop na koniku, a tu poszedł. Idźcie mu naklepać.
A shit, to jeszcze strzelają. Chyba wszyscy się zbierają i co, nie będzie żadnego supportu? A z drugiej strony idą. Już chyba nie zdążą chłopy. Tak mamy z głowy. O, tu też ktoś idzie. Też mają dwie baterie, ale w krzakach to trochę słaby pomysł był z ich strony. To dawajcie tu, nie śpimy. Empire Knights kontra Blood Knights. Cool. Gdzie wy jesteście w ogóle? Na drugim końcu świata, nie dobrze. Dobra, trzeba tych gunnerów załatwić. A, to tylko jeden stack jest. Tak to jakieś randomy. Ej, mieliście tu lecieć, co jest? Śpicie? Wszyscy śpią. Dobra. Mogę to przyspieszyć. Nic się tu nie wydarzy ciekawego.
te baterie coś tu walczą? Chłopy nie chcą ewakuować z pola bitwy. Okej, okay, koniec. Tak, nie? Koniec. Ostermark. No, 250 kili zrobiły te wampirki latające. Git. Zero siedem. O, gra się zawiesiła. Ruszyła dalej, git. Myślałem, że padnie. To, wózek straciłem, ale i tak za bardzo nie lubiłem tej jednostki. Ogólnie nie ogarniam zbytnio rydwanów w tych Total Warach. To jest magiczny item numer 1. Git. Bardzo dobrze. O, lepsze jednostki się odblokowały. Nawet te horrorki mamy. Już quality armia. Lore Master. Tańsze spele. Czemu nie odblokowałem ich za bardzo? Za tym podstawowym shitem. Zresetuj wszystkie skille. Będzie ranny przez 3 tury. Chciałem ten flok ulepszyć, a w sumie już jest ulepszony, to nieważne. Jest git. Jest wszystko pod kontrolą na razie. Z tych małych pajaców zgarniemy 3 prowincje, a potem Tempelhof, 5 prowincji. Trochę hajsu mogę od nich wyciągnąć. Wojna? No i git. Sam miałem zamiar to wypowiedzieć. Chociaż wiochy mi teraz zabiorą diabły. Ale nie jesteśmy aż tak daleko. Dwie tury. Masowa regeneracja. Czy wezmę taki jeden wózek ulepszony? A ten co robi? Większa szansa na Mist Gust przeciwnika. Jakość armii idzie w górę. Ten
To co oni mają? Nie widać, tam były jakieś szkieletki, pamiętam. Leadership minus 6. Trochę pechowy debuffik. O mój Boże, nawet się tu ruszyć nie mogę, co jest? Pełno bagien. Teraz kolejną wiochę stracę. Dobra, anuluję to, bo i tak nie obronią. Szkoda kasę tracić. Będziemy się ganiać z tym typem. Po bagnach. Może jakiegoś randoma mogłem wyrekrutować i jakieś losowe jednostki mu dać. Close defeat. Nie ma murków, to nie ma co bronić nawet. Niestety. F. Co ja tu mogę zrobić nowego? Kuźnia. Odblokowuje bohatera, odblokowuje Black Knightów, git. Albo forcik. Zwiększa korupcję. Chyba wolę forcik postawić. Jakieś specjalne jednostki? Zero, dwa, jeden, jeden. O, te duszki nawet spoko. Mam nadzieję, że tu przy kampi. Chłop się nie ruszy nigdzie. Że dam im ten pakt o nieagresji, bo coś też się kręcą przy tych moich biochach. Byłoby to upierdliwe, gdyby mnie zaatakowali z dwóch stron. Pszczoła. Czy itemki mam? Skoro znane, okej. Okay. A ja jej mogę coś dać. Grave Digger. Ciekawe, czy będę mógł w ogóle podejść do tej wiochy, czy znowu się w połowie zablokuje na jakimś bagnie. O, skąd ten pełny stack się wziął? Nikąd. Jakiś łysy pajac. No mogę go złapać. Usuńmy go. Easy win, bez strat, git.
Usuńmy go i tyle. Plus 700. I zapracamy na marszu. Wezmę te duszki, czemu nie? Samemu chcemy odblokować. Kurczę, tyle ma tych drzewek. Zmniejsza leadership przeciwnika, zwiększa nasz. To jest zbufowane przez tego Lore Mastera, to jeszcze tego nie mamy. Jakaś klątwa, której w ogóle nie ma. Rozdane. No, tu mogę znowu coś odblokować. Wymaga 6 punktów. No, chyba poczekam na te 6 punktów, czemu nie? No, jakiś debuff. Minus 5 do magii. 5 tur. Szkieletki potaniałe. Ten stack dalej tu kampi, dobrze. A ci znowu tu mi siedzą. Red Animator. Tańszy Graveguard. Może być 16 tur. Mamy tyle zwierzaków, bonusy, to nie mam ich za dużo. Może to ogarniemy. 8 tur. Może być. Nie będę obrywać na terytorium poza wampirą. Bez korupcji. Przyda się takie coś. Na później. Pokój. Nope. Chłop się gdzieś ruszył. Zniknął mi z mapy. Podejrzana.
Okej, teraz go widać. Że go nie dogonimy w tej turze. Ty do wymiany. Już mamy taką gitarmię nawet. Nie najgorszą. Mid-tier jednostki. Nic mi nie pozmieniali w budynkach na szczęście. Puszka hajsu wpadła, a dalej klepiemy biedę. No, wypadałoby to Ashen zgarnąć. Nie wiem, czy on mi tu nie wróci w następnej turze, jak się odsunę. No, zobaczymy. Nie mam hajsu na nic. 300 na turę zarabiam. No i się wrócił pajac. Jak nas właśnie nie mogę go złapać. Jakby Vlad miał monta dostępnego, to by było lepiej. Tak to bieda na piechotę, nie może chłopa złapać. Będziemy w kółeczko kręcić. Go next. No, nie ruszył się z jakiegoś powodu. Agamus go złapał, git. A już nie będziemy dłużej tak ganiać, ale... Przefarciłem coś. Nowe jednostki 10% mają. Chyba się co turę zmienia tylko. Okej, teraz tutaj. Cloud of Horror, Strider. Dodatkowe 10% do movementu na mapie świata. Tozak.
A co to za cinematic? Następny questik. Blotkis 2 i pierścień. World save 20%. Może resistę na obrażenia rzucić 60%. Git. Nic się nie pojawiło z tych lepszych zawodników. Blisko ma te questy swoje. Zwyczaj to trzeba po całej mapie świata biegać, a ten ma wszystko obok. Ale chmurki ponure. No i git. Co my tu mamy? Ja mam teraz zombiaków, żeby tankowało. Mogę rozstawiać jak chcę tych ludków. Tutaj nam ten wózek. Nietoperki mnie atakują. Dobra, ktoś śpi, tutaj zergi śpią. A wy co, nie idziecie? Help. Graveguard. Już w sumie skończyli. Mortis Engine. Dobra, wysypałem się z manki. Spele mamy z głowy. Ty co, nie walczysz?
Chłop jeszcze biega. Jednostka mi padła. Nie wiem nawet jaka. Tu mi się gamonie troszkę sypią. Chłop ucieka. Tak, niech nowy tu nie przyjdzie, to powinien być easy win. Okej, leży chłopak. Kurczę, rozsypują się te moje ziomki. Ta trzeba rozwalić się, powinien rozsypać, okej. Kurczę, wszyscy się rozsypują. Przypał. Armia z papieru. No ale mamy kolejny magic item. Który on miał level? Nie mogę chyba już sprawdzić nawet. No, mogę odnowić trochę tych jednostek git. Tam, żeby wszyscy znikną, no ale no to nie ma tragedii. Co tu mało? Specjalne szkieletki z poison atakiem i piesełem. Zombiaczki to chyba sobie daruję. Krypt horrorki. Git. Bardzo dobre jednostki. Jakieś odpady stoją. Dodatkowe XP, co to ura? Speed minus 60. A tego ekstra wezmę, im szybciej to piknę, tym większy value.
Chyba kiedyś dawało plus 15. Może nerfa zrobili? No i tak mi się wydaje. Nie mam stuprocentowej pewności. Minus 5 dyplomacji z ziomeczkami, z którymi mam wojnę. Small folk. Kontrola minus 4. Bez znaczenia. Endemów do dyplomacji. Okej, nowe jednostki się odblokowały. Ale hajsu nie mam. Na złość. Pełny stack tu jest. Chlam usów. Pięćdziesiąt osiem na plusie. Ale bieda. Close Victor, ale nic nie tracę. Git. Nie chce mi się strasznie tych oblężeń robić. Już chyba kwestia lenistwa, albo tego, że są takie niefajne. Budynek od hajsu może być. Pasywna umiejętność. Ok. Thundering ataki. Zmniejsza pancerz. I wszyscy mają bonus w całej armii. Okej, to jest OP. Jakieś itemki mam do rozdania, coś? Armorek. Wszystkie te startowe prowincje mamy, jest progres. Nie, dzięki. Czy to jest jakiś specjalny budynek? Nie, po prostu od szkieletków i porcik. Porcik może zostać. Reszta out. Mógłbym odblokować odległościowe jednostki. Nie wiem, czy to ma jakiś sens głębszy. Ja sobie na razie je odpuszczę.
No, oni jeszcze istnieją. Jedna prowincja została. Korupcja plus 5. To raczej nic nie zmienia dla nas. Oblinek. Bo na razie nie będę nikogo wymieniać. Tu nic nie mogę zrobić za bardzo, to też nic. No to farcik numer 2. To się ogarnęło. Co ja mam w tej armii głównie? Trochę monsterów, wszystkiego po trochu w sumie. Gdzie te gule były? Chyba tu. O, dodatkowy movement mogę odblokować. Czemu nie? Jedną jednostkę stracę bez znaczenia. Leadership plus 8. Chyba Blood Knightom to wrzucę. Oni najwięcej ogarniają. Attack minded. O, Ward Save 8%. Spoko item. To do wywalenia to może zostać. Komuś innemu muszę to dać, bo on ma ten specjalny itemek. Zrobiona, ok. Grave Digger. Banshee Necro. 1000 na plusie, dalej bieda. Mega. To specjalny budynek Red Pit plus 100 golda. Zawsze coś. Ekonomia wampirów to trochę leży.
Szczurki mi wbiły. No, mam z nimi pakt o nieagresji, więc... O kurczę, 3K golda chcą ode mnie. Zwariowali. No i co teraz? Następny target chyba te ogry. Forester. Trzeba inwestować w ekonomię. Walczyć z biedą. A mogę tu wampirkę ogarnąć. To już za dużo ludzików mam w tej armii, za dużo agentów chyba. Chociaż te szkieletki bym wywalił. Trzy wampiry. No, taki mele wampir. Chyba lepszy by był niż te szkieletki badziewne. Mele wampir i tak daje w magię. Ten spell jest OP. Poczekaj. Niech wpadnie do teamu. Ból. Ranno mogre. To by wypadało zgarnąć. Z nikim się nie mogę dogadać. Okej. O, szkieletki padły. To się wyczyścił. Wejdę, to zacznę tracić jednostki. Podstawowa jednostka, Iron Fisty, Gnoblarki. W sumie zdałem sobie sprawę, że nigdy tymi ogrami nie grałem. Kiedyś będę musiał dać im szansę. Grubasom. A gdzie oni idą?
Go next. I po pracy, one są dziwne, ogry. Wiem, że komputer nimi gra, to kompletnie nie ogarniał kiedyś, przynajmniej na premierę. Szczególnie w oblężeniach. Nowa misja. O, mam zabić im jakiegoś ziomeczka i relacje się polepszą. Ciekawostka. No, to jeszcze jeden jakiś grubas. Zagnam ręcznie. A to co to jest? Kanon infantry. Strzelcy. No kurczę, mury mają. A to się nie spodziewałem tego. My te ogry nie mogą na mury wbijać. Te noblarki. Ogry nie mogą wchodzić na mury, ale te maluchy mogą. Uciekają gnoblarki. Jeszcze po tych murach wchodzę, Jezus. Die.
A, wacich. Czemu nie mogę ich atakować? W chmurach to się zawsze wszystko buguje. Czy jest tylko na latających pajaców? Chyba tak. O, jesteście w środku, git. Dawajcie im na plecki. Bo tego lamusa możecie zabić. A co z wami? Kopiam się z bramą, chłopy. Zawczycie? Dawajcie na ten Victory Point. Będzie szybciej. Ci się przebili też. Wy się tutaj bawicie. Blood Dragonki. Nie, to nie jest Victory Point. To jest Victory Point. No to jakieś grubasy są. Iron Fistingi. Gruby tu przylazł. Szybko to nie chcę te ogry paść. Dobra, dawajcie na ten Victory Point. Ten już zdech menel. A, to są do gnoblarki. Przekopcie frajerów. Jak wam idzie? Tak sobie, więcej meneli przyszło. I średni spell na tych grubasów.
Co, to też nie był ten Victory Point? Tu jest Victory Point. Pepego, nie ogarniam tych Siege'y. To chyba wygram już normalnie, jak tak dalej pójdzie. Zrobiono, git. No, ta mapa kozak. Chociaż mam Fredem na początku zacząłem, to na kompletnym jakimś odludziu, obok Grimgora miałem start i dostałem oklep od niego. A nie wiem, czy mapa nie za dużo. Bo jest takiej samej wielkości jak ta normalna, z trójki. Najpierw muszę ją odkryć, potem ocenię. Na razie mi się podoba, że jest takie mega imperium. A nie 10 prowincji na krzyż. Chyba, że High Elfów za bardzo nie ma, tylko Teclis jest na mapie. Nikogo nie straciłem. Mam ochotę High Elfami też trochę pograć, ale no nie wziąłem ich, bo tylko Teclis był dostępny, a nie przepadam za nim. Jakoś mocno. Vlad'ovit chyba też odpuszczę już pakowanie w tą magię. Najważniejsze spele ma. Spele Resistance. Daj bonus do wszystkich szkieletków. No ich mam najwięcej, jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy jakieś doomstaki będę robić szalone później. Champion of the Dark. King of Darkness. Lord of the Dead. Tu mają chłopka i tu. Mogą mnie w tym miejscu zaatakować. Kurczę, nie chcę za bardzo rekrutować nikogo. Jeszcze za biedny jestem. Zobaczymy, co się stanie. Emperor. Zakończył pakt o nieagresji, okej. Okay. No, mogę garnizonem wygrać. No i git. Darmowy hajs. Warbanner dostałem. World save 16%, git. Spoko itemki.
Już ma ten Warbanner. Kurczę, 8 golda mam. O, niebieski item. Ward save 10%. Jeszcze trochę i Vlad będzie nieśmiertelny. Ile on już ma tego ward save'a? 30%. Jeszcze fizyczny 5% ma. Wygląda to solidnie. Tego nie będę przejmować. Splądruję. Nie chcę takiej pojedynczej prowincji, a tam dalej są chyba Skaven, z którymi mam pakt o nieagresji. Tak średnio mi pasuje, żeby to atakować i przejmować. Co to jest? Morn Ghouls. Armor Piercing. Przeciwko piechocie. Stok. Nowa jednostka, tego jeszcze nie widziałem. Mega gula. Można przetestować, czemu nie? Wózek mi się rozleciał? A nie, jest, dobra. Mógłbym levela tu pofarmić w sumie. Nie wiem, czy chcę, ale mógłbym. Ona ma buffy do pisałów. The von Karstein. Cower before me. Okej. Zmienię turę i będę się zbierać. Godzina 6:30. Kiepska pora na granie. Pokój może być. Czemu kiepska? Bo spałem 2 godziny, a zaraz jeszcze do roboty będę musiał iść. Dopiero czwartek mamy. Jeszcze nie weekendzik. Niestety. Ale dobrze nam idzie. I sam mod też mi się podoba. Podoba mi się przede wszystkim to, że się nie crashuje. Tylko jeden crash miałem przez 4 godziny grania, 3. Więc jest git. Jestem pod wrażeniem, jak bardzo można zmodyfikować tą gierkę. Nieskończony content ma praktycznie. Jestem fanem. Jeszcze ten Rogue Trader Warhammerowy jutro wychodzi. Albo dzisiaj nawet. Nie wiem, czy chcę w to grać na premierę. Dobra, Terpark. Nie strategia. Widziałem recenzję, to gierka tak średnio działa. Pełna bugów. No i się zobaczy. Na razie spadam. Nara.